Forum Innowatorów ESG 2024. Jerem Jędrzejkowski, dzień dobry, witam Państwa w studio Rzeczpospolitej, a wraz ze mną jest Łukasz Krasoń, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie wśród tych elementów zrównoważonego rozwoju, wśród tych elementów ESG zawiera się również wyrównywanie szans, dawanie równych szans także osobom z niepełnosprawnościami. Co nowe regulacje tutaj mogą zmienić? W jaki sposób wspierać ten proces? Tak naprawdę te regulacje to jest kontynuacja tego, co już było w CSR-ze, społeczna odpowiedzialność biznesu. Ja się bardzo cieszę, że państwa europejskie czy światowe tutaj mocarstwa widzą potrzebę uregulowania pewnych rzeczy, tak żeby to, żeby ten proces, który być może był zbyt wolny, wreszcie zaczął przyspieszać. I no tu przede wszystkim chodzi o dostrzeżenie człowieka, że osoba z niepełnosprawnością to jest człowiek, który ma takie samo prawa jak osoba w pełni sprawna. I mówię tutaj o jego prawach na rynku pracy, mówię o jego prawach społecznych i mówię tutaj tak naprawdę o takim też elementarnym poczuciu wzięcia wspólnej odpowiedzialności. Osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwości pracy i chyba o tym ESG mówi najbardziej. A jakie są tutaj największe bariery Pana zdaniem? Oj, barier jest bardzo dużo i od tych takich systemowych, którymi tutaj jako pełnomocnik mam nadzieję się uda mi rozprawić, przynajmniej w części. Tutaj chociażby pułapka rentowa, mówimy tutaj o wciąż nie dość wysokich środkach idących, czy to do pracodawców, czy do samych osób z niepełnosprawnościami, tak aby ta grupa była zabezpieczona, bo pamiętajmy, że niepełnosprawność jednak utrudnia w pewnych aspektach pracę i tutaj rola państwa jest, aby kompensować ten uszczerbek, tak, zdrowotny, bo dzisiaj nam technologia na to pozwala. Powinniśmy tą technologię dostarczyć. Ale mamy też wiele wciąż takich społecznych trudności po stronie pracodawców. Pracodawcy się boją zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Im się wydaje, że to jest ten problematyczny pracownik potencjalny. To nie jest zawsze prawda. Ktoś by powiedział, że jest dokładnie odwrotnie, wielokrotnie. No, ale mamy też osoby z niepełnosprawnościami, które boją się pracy, czują się niedowartościowane. Też często ten współczynnik wysoko wykwalifikowanych osób z niepełnosprawnościami nie pozwala na to, aby w pewnych branżach takie osoby mogły się odnaleźć. Czyli bardzo dwa ważne obszary, szczególnie tutaj na tym forum, gdzie jest bardzo dużo przedstawicieli biznesu. To jeden z nich to jest, jak zachęcać biznes, jak wyciągać do niego rękę i mówić, że warto spróbować. Gdzie jest ta wartość? No, tu jest duże pole do popisu od tej strony edukacyjnej. Ale wartość jest przede wszystkim taka, że no, ja jako osoba z niepełnosprawnością mam kontakt z tymi osobami na co dzień. Ja wiem, że jedną z cech osób z niepełnosprawnościami, tych, które już się przełamią, żeby pójść na rynek pracy, jest niesamowita lojalność. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością już ma kompetencje, aby stanąć w szranki na poziomie rekrutacji na konkretne stanowisko, to jeżeli ona już dostanie to stanowisko i z powodów merytorycznych da sobie tam radę, to lojalność takiej osoby jest wielokrotnie, czasami większa od osoby w pełni sprawnej, która jakby ma dużo więcej opcji na to, aby sobie w innych miejscach poradzić. To jest ta przewaga, o której powinniśmy mówić, ale mówię, no ja jestem też zdania, że powinniśmy po prostu dążyć do tego, żeby osoba z niepełnosprawnością była równoważna. Że bez nie wiadomo jakiego wypychania przed szereg, bez głaskania po głowie, ale na normalnych zasadach, żebyśmy mieli te same prawa. Jak można te osoby zachęcić, żeby próbowały swoich sił? Tutaj na pewno już trzeba byłoby zacząć nawet krok wcześniej, na etapie edukacyjnym, na poziomie liceum, czy nawet może trochę wcześniej, tak aby osoby z niepełnosprawnościami w sposób świadomy jakby wiedziały o swoich ograniczeniach i także o swoim potencjale. Bo niestety wciąż się spotykam z przypadkami, że osoba, która na przykład ma konkretną chorobę,
typu zanik mięśni, prawda? I powiedzmy, że w wieku szkolnym ten zanik mięśni jeszcze nie doprowadził do ogromnych zniszczeń w organizmie. Ale w perspektywie 10-15 lat możemy się pewnych rzeczy spodziewać. I te osoby nie biorą tego pod uwagę, układając sobie ścieżkę kariery. Nawet na etapie wyboru studiów na przykład, tak? Często te osoby idą na studia, gdzie za te 5 lat, tak zamiast się na to, będzie dużo trudniej znaleźć się w miejscu pracy, na konkretnym stanowisku, a jakby dokonać innego wyboru wcześniej, bardziej świadomego. Też tutaj się też nie ma co odżegnywać od tego, że jakby no, realia są jakie są. To mogłoby być dużo łatwiej. Więc na pewno ten etap edukacyjny musimy poprawić. Osoby z niepełnosprawnością powinny mieć dużo szersze wsparcie, jeśli chodzi o dostęp do wartościowych szkoleń. Do tego, aby właśnie budować kompetencje przyszłości. Mamy dzisiaj technologie nowoczesne, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować na bardzo dobrych i tratnych stanowiskach. Ja znam ludzi, którzy mają czterokończynowe porażenie i korzystając tylko z gałek ocznych i patyczka, który jest podłączony do ust, potrafią w sposób fenomenalny obsługiwać komputer, programować. I ci ludzie potrafią zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, jak każdy inny programista, bo na końcu liczy się rezultat. Czyli te szanse i te możliwości są, o tym, jak je wykorzystać, jak działać w tym kierunku. Rozmawiałem z Łukaszem Krasoniem, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję ślicznie.